Witam Państwa na kanale Koliber TV. Ja jestem Sebastian Strzelczyk, a dzisiaj porozmawiamy sobie o tematach dosyć innych niż zwykle, czyli o pomocy dla zwierząt. Poruszymy m.in. tematy nadmiernych regulacji dotyczących schronisk w Polsce oraz rzekomej walki z bezdomnością zwierząt. Zapraszam serdecznie do oglądania. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Koliber TV. Ja jestem Sebastian Strzelczyk, a moim dzisiejszym i Państwa gościem jest Kamil Późniak. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry, Późniak. Późniak, przepraszam Cię bardzo. Nic nie stało, częsty błąd. Okej. Jeszcze tylko przedstawię naszego gościa, prezes oddziału Trójmiasta Koliber i prawnik. Jest on autorem analizy prawnej pod tytułem Regulacja w zakresie zapobiegania bezdomności wśród zwierząt jako bariera rozwojowa dla samorządów. I moje pierwsze pytanie jest niejako... Chciałbym się dowiedzieć po prostu, dlaczego podjąłeś ten rodzaj jakby tematu prozwierzęcego. A pytam, zadaję to pytanie głównie dlatego, że panuje taki stereotyp, tak, w opinii publicznej, że lewa strona głównie jakby zajmuje się właśnie tutaj zwierzętami, tak, dba pomoc dla nich, tak, a prawa strona jakby tylko wykorzystuje je dla własnych celów. To znaczy, mój osobisty powód, dla którego się tym zająłem, jest po części związany z tym, że jestem także prezesem Pomorskiej Fundacji Bracia Mniejsi i jednym z moich głównych celów w tej fundacji to jest zwalczanie bezdomności wśród zwierząt. Ale jeśli chodzi o takie przyczyny polityczne, to, czy też moje osobiste, to zawsze lubiłem szukać przepisów, które są albo anachroniczne, albo braków przepisów, które nie odpowiadają wyzwaniom współczesności. Kiedyś to było na przykład brak uregulowań Ubera, tak, czy Bolta, kwestia kryptowalut, kwestia, no teraz na przykład hulajnóg, tak? No państwo tutaj stara się nadgonić, ale wciąż pamiętam, że kiedyś to był problem, który mnie ciekawił. No a analogicznie są przepisy, które nie przystają do dzisiejszych czasów, do dzisiejszego społeczeństwa, do dzisiejszych uwarunkowań ekonomicznych, a zachowały się jeszcze z okresu, kiedy też sposób myślenia ludzi był zupełnie inny na dany temat, w tym wypadku właśnie schronisk dla zwierząt. Jeśli chodzi o to, że tylko lewica zajmuje się zwierzętami, powiem, że to nie jest do końca stereotyp jakby oderwany od rzeczywistości. Mhm. To znaczy, generalizując, ja mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, że na przykład rzeczywiście częściej to kobiety troszczą się o zwierzęta niż mężczyźni. Więcej jest wolontariuszek kobiet. Analogicznie mogę powiedzieć, że wydaje mi się, że dominują osoby raczej o, nazwijmy to, lewicowej mentalności. Nie chodzi mi tutaj już nawet, że głosują na jakąś konkretną partię, tak? Mhm. Czy nie chodzi tylko... Gdyby podsumować, no to akcenty są w różnych środowiskach inaczej położone. I na przykład, gdy lewica próbowałaby, ci ludzie o mentalności lewicowej próbowaliby utrzymywać, że są równie patriotycznie nastawieni co prawica, to bym z drugiej strony powiedział, że no słuchajcie, no może jesteście patriotami, ale jednak na marszach patriotycznych, na sprzątaniu grobów powstańców i wszystkich możliwych patriotycznych akcjach raczej dominuje prawica i swoją drogą mężczyźni z drugiej strony, tak? Więc tutaj myślę, że taki podział się utworzył dość naturalnie, tak? Bo ludzie mają różne zainteresowania i najwidoczniej jest to jakoś powiązane z ich wrażliwością i też w efekcie z poglądami, tak? Bo możemy bardziej współczuć, w sensie na przykład nie wiem jak wygląda sytuacja w hospicjach, tak? Ale być może tam też dominuje jakaś grupa i tutaj jakby moim zdaniem nie do końca jest w tym coś złego, tak? To znaczy jeśli ktoś odnajduje się w pomocy osobom ciężko chorym, no to super, tak? A że ignoruje wtedy patriotyczne marsze albo działalność w schroniskach, no to absolutnie, no niech każdy robi to, w czym się odnajduje. Tylko jakieś takie połączenia widocznie mentalnościowe, polityczne i zainteresowań są. A czy to nie jest tak, przepraszam, że ci wejdę w słowo, czy to nie jest trochę tak, że lewa strona jakby przedstawia siebie właśnie jako takich obrońców zwierząt, tak, czy właśnie jako takie osoby, które działają mocno, mocno w tej kwestii prozwierzęcej? I jakby tylko to się zamyka tak naprawdę w tych samych hasłach, tak, w ogłoszeniu haseł, a tak jak już powiedziałeś, że właśnie jakby ta szeroko pojęta prawica, tak,
no bardziej jakby skłania się do samych działań niż jakby głoszenia pewnych haseł, tak, czy po prostu mówienia o tym, informowania, tak? To czy powiem tak, nie chciałbym odbierać tutaj żadnym środowiskom ich aktywności, działalności w zakresie pomocy zwierzętom. I odnosząc się, czy powiedzmy jakąś krytykę wystosowując w tym kierunku, to bym powiedział, że jest trochę źle w społecznej perspektywie odbierane, gdzie odbywa się pomoc, a kto zbiera pieniądze i kto zbiera laury. Ale to nie jest zarzut, że lewica, tak? To nie jest, nie chcę tutaj krytykować lewicy, bo to nie jest zarzut, że lewica tak robi, że mówi, a nie pomaga. Nie, bo raczej kwestia jest tego, że pomoc zwierzętom odbywa się w setkach małych miejscowości. W Gdańsku jest, wydaje mi się, 7 organizacji, które aktywnie pomagają kotom, tak? Natomiast gdy przychodzi do pisania ustawy w Sejmie, to swoją reprezentację z natury rzeczy mają tylko największe organizacje. I te największe organizacje prozwierzęce są najgłośniej słyszane, mają największe budżety, najwięcej datków zbierają, to jest jakby zrozumiałe, ale z drugiej strony moim zdaniem trochę się zapomina o tych wszystkich lokalnych takich działaniach podejmowanych często przez grupy nieformalne, bo to na przykład są trzy panie emerytki, które ratują codziennie, no, na tyle na ile mogą, opiekują się kotami, tak, i mają ich na przykład 30. I to daje efekt, tak? Bo myślę, że gdyby podsumować działalność tych małych organizacji, to okazałoby się, że to tam jest najwięcej robione. A z drugiej strony też te panie nie mogą sobie pozwolić, żeby przyjechać do Warszawy na jakieś konsultacje, tak? W Senacie nad ustawą, albo nie mogą sobie pozwolić na reklamę w telewizji w celu zbierania datków. Więc tu raczej tutaj bym widział ten dysonans. A jeśli chodzi o działalność prawicy, no to właśnie po części dlatego tutaj jestem, bo chciałbym zaapelować do środowisk, zwłaszcza wolnorynkowych, żeby się tematem zainteresowały. Ale nawet nie muszą się przy tym kierować dobrem zwierząt, jeśli ich to nie interesuje, tak jak mówiliśmy o tej mentalności. To znaczy, w mojej ocenie kwestia schronisk została jakby pozostawiona w pełni państwu. No właśnie, bo chciałem jakby przejść do tego pytania, tak? Bo już jakby rozwijasz tutaj dalej swój temat. Już chciałem jakby do meritum naszej dyskusji przejść, czyli właśnie do tej twojej analizy prawnej, tak? Pod tytułem regulacje w zakresie zapobiegania bezdomności wśród zwierząt jako bariera rozwojowa dla samorządów. Także to niejako już jakby nawiązałeś do samego tytułu tej swojej analizy, czego ona się tyczy. Natomiast moje pytanie jest właśnie, no, na czym, jaka jest generalna koncepcja, tak? Znaczy inaczej, może nie koncepcja, tylko jakie są generalne problemy, jakby, tak? Jakie napotykają właśnie zwierzęta, tak? Tutaj w Polsce. Czy to się wiąże właśnie, czy to ma związek właśnie z jakimiś regulacjami, tak, przez państwo, czy może właśnie brakuje tych regulacji i trzeba byłoby to jakoś wprowadzić jakieś przepisy, które by regulowały, tak, kwestie schronisk, tak, czy po prostu bezdomność zwierząt, tak? Na ten temat mogę mu długo mówić, postaram się streszczać. Tak, ale po prostu też jakbyś postarał się streścić swoją analizę, tak? Tak, oczywiście. Tylko jeszcze zanim przejdę do właśnie tego tematu, to powiem, gdzie tutaj moim zdaniem jest, powiedzmy, zaniedbanie tej strony wolnorynkowo-konserwatywnej, która w moim zdaniem, no, przyczynia się do tego stanu rzeczy. To znaczy, jeśli my się w te tematy nie angażujemy, ich nie kontrolujemy, ich nie znamy, tylko zostało to pozostawione na zasadzie takiej, no, jest jakieś rozwiązanie, funkcjonuje od 20 lat i sami z siebie oddajemy ten temat, czyli może podam konkretny przykład. Byłem w trakcie konsultacji senackich nad piątką dla zwierząt i na komisji nie stawiły się raczej organizacje wolnorynkowe, a jeśli się stawiły, to wypowiadały się tylko przeciwko zakazowi chowów zwierząt futerkowych czy uboju rytualnego. Natomiast, no i w ten sposób sama postawiła się w roli ludzi, którzy nie dbają o zwierzęta, tak? I też, ale nie wypowiadała się na temat złych przepisów, które były w piątce dla zwierząt względem przedsiębiorców i schronisk. Bo jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że w piątce dla zwierząt były kolejne ograniczenia na prowadzenie działalności schronisk. Chciano zakazać przedsiębiorcom prowadzenia schronisk, tak? A co istotne, jest na przykład w Polsce takie schronisko, o którym w gazetach pisano, że jest jak spa, że najlepsze w Polsce, że podgrzewane podłogi, że największe luksusy, tylko że ono jest prowadzone przez przedsiębiorcę, który dorobił się na
sprzedaży żwiru, tak? Kwestii tych ziemnych, no ale to nie, żwir to nie była jego pasja, a jego pasją były zwierzęta, więc postawił luksusowe schronisko. No i ja zadzwoniłem do nich, czy oni wiedzą w ogóle o tym, że chce się ich zakazać, tak? Bo są przedsiębiorcami, tylko i wyłącznie dlatego. No i powiedzieli, że wiedzą, no ale co mogą zrobić? Że po prostu boją się i czekają na odpowiedź. W sensie, co tam się w Senacie uważa. No i tutaj tak naprawdę przedstawiciele prywatnych schronisk byli potraktowani gorzej niż hodowcy zwierząt futerkowych, bo tam były problemy tak naprawdę też legislacyjne, ale powiedzmy w uproszczeniu, że dano im pół roku na zamknięcie działalności. Nie przewidziano żadnych odszkodowań. I też rozmawiałem z jedną panią, która prowadziła schronisko na południu Polski, niedaleko Krakowa. No i ona rzeczywiście po długiej podróży całą noc jechała, stawiła się na tej komisji i powiedziała, że słuchajcie, no ja wiem, że zdarzają się przedsiębiorcy, którzy nadużywają systemu, ale nie czuję się jednym z nich. I dlaczego chcecie zamknąć wszystkie te schroniska? No i też same gminy mówiły, no to co z tymi zwierzętami? Więc tutaj moim zdaniem była okazja, żeby poruszyć kwestie niesłusznych regulacji, które też w efekcie zaszkodziłyby zwierzętom. Bo schronisk prywatnych jest bodajże 50 w Polsce i w danym regionie to byłaby olbrzymia różnica, z tego względu, że no nie ma innych, tak? A tym przedsiębiorcom, już kończąc temat, nie dano możliwości przekwalifikowania się, bo powiedziano, że mogą tylko organizacje OPP prowadzić albo gminy, tak? No to taki przedsiębiorca, to żaden problem, może założyć fundację i może to nazwać zamiast przedsiębiorstwo schronisko, nazwać to fundacja szczęśliwego psa, tak? Tylko właśnie, przepraszam, że wejdę jeszcze raz słowo. Ale tutaj właśnie, jeśli chodzi o jakby inną nazwę, tak, to jakby nie podchodzi to pod ustawę czy pod rozporządzenie, tak, ministra. No i w tym momencie jakby też brakuje jakby samego sprawowania jakby to powiedzieć, weryfikacji pewnego rodzaju, tak, właśnie takich miejsc typu właśnie schronisko, tylko nie jest to schronisko, nie jest to nazwane schroniskiem, tak, tylko jakimś innym miejscem, tak, przytulisko, punkt tymczasowego przetrzymywania zwierząt, tak. Kociarnia, dom tymczasowy. I czyli jakby inspekcja weterynaryjna jakby nie jest, w tym momencie nie ma kontroli, tak, tej instytucji. Tak? To właśnie już wracając do meritum, bo tutaj opisywałem przykład, tak. Ale tutaj on miał ukazać nasz brak kontroli tego też, nie jako środowiska, że nie martwimy się o te kwestie. No to zasadniczo problem wygląda w ten sposób. Za PRL-u schroniska działały w uproszczeniu na tej zasadzie, że się złapało jakiegoś psa, 2 tygodnie się go trzymało, potem się go usypiało. Następnie w 2004 roku przyszło rozporządzenie i ono zostało napisane przez kogoś, kto też, jak sobie pomyślimy, że to było 20 lat temu, a osoba, która to pisała, no pewnie też już była w zaawansowanym wieku, bo to z reguły takie osoby nad tym pracują, pisała całe rozporządzenie pod swoją anachroniczną dziś wizję schronisk i ograniczyła w ten sposób możliwość działalności oddolnej i takiej ludzkiej przedsiębiorczości. To znaczy, ewidentnie całe rozporządzenie zostało napisane z wizją, że schronisko to jest takie miejsce, gdzie jest 1000 psów w boksach. I ktoś napisał rozporządzenie z myślą, żeby tym zwierzętom w 1000 boksach jak największe bezpieczeństwo zapewnić. Okej. Ale nikt nie pomyślał, że ktoś może chcieć otworzyć schronisko dla 30 kotów, dla 50 królików, dla 30 koni albo dla no, tylko 100 psów. I doświadczenia, jakie mamy, i one są dość jednoznaczne, bo to też potwierdza Najwyższa Izba Kontroli, też w tym temacie wypowiadał się tak naprawdę Rzecznik Praw Obywatelskich, są takie, że jest cały szereg argumentów, dlaczego małe przytuliska są lepsze niż te olbrzymie schroniska. Czyli tylko problem jest taki, że właśnie przytuliska nie są uregulowane w prawie, nie mogą spełnić wymogów, żeby być schroniskiem, żeby się tak oficjalnie nazwać. To powoduje kolejne liczne problemy, tak? Że na przykład gminy nie bardzo mogą z nimi zawierać umowy, tak naprawdę przytuliska działają nielegalnie, bo na przykład odławiają koty i leczą je, a potem dają do adopcji, czego zgodnie z polskim prawem nie można robić, ponieważ odławianiem zwierząt mogą zajmować się tylko schroniska, tak? No ale jeśli weźmiemy to sobie, przełożymy na zwykły chłopski rozum, jeśli pani na ulicy widzi chorego kota, tak? Złapie go, zaniesie do weterynarza, znajdzie mu nowy dom, to co w tym złego? Pozostaje pytać. I prawda jest taka, że też polskie państwo nie docenia tych osób, bo ogólnie, mimo że środki wydawane na bezdomne zwierzęta wzrastają, analogicznie wzrasta też liczba bezdomnych zwierząt. Ale
jedyny powód, dla którego to nie jest jakby, nie wiem, olbrzymi problem, jeszcze większy, jest taki właśnie, że tysiące ludzi w Polsce tą pracę wykonuje, że łapią te koty, sterylizują, kastrują, że wnoszą o pieniądze do budżetów obywatelskich i załatwiają te pieniądze ze zbiórek i tak dalej, ale to wszystko jest oddolna praca tysięcy obywateli, która ze strony państwa jest bardzo często utrudniana. Mhm. Znaczy czasem te osoby dostaną środki, tak? Ale to jest tak, że one dostaną 30 tysięcy na sterylizację, że mogą do jakiegoś weterynarza zanosić, no i to jest koniec udziału gminy najczęściej, tak? A bardzo często też gminy nawet w taki sposób nie pomagają. A no, musimy sobie zdawać sprawę, że jeśli kot ma młode, to będą 4 albo 6, tak? I te 4 albo 6 to szybko się mnożą w kilkadziesiąt. Mhm. Tylko że z drugiej strony też musimy sobie zdawać sprawę, że tak jak już zresztą wspomniałeś, tak, jeśli są to działania całkowicie oddolne, tak, to nie jest to kontrolowane przez państwo. Oczywiście ja też nie jestem zwolennikiem tego, jakby jestem jakby... No my jako Stowarzyszenie Koliber, tak, jesteśmy raczej zwolennikami deregulacji wszelkiego rodzaju, tak, i jakby tutaj kwestia pomocniczości, tak, to co też wspomniałeś w swoim raporcie, tak, że to jest, ta zasada niestety jest łamana. Tak, no tutaj ogólnie chodzi o to, że schroniska są obowiązkowo objęte nadzorem Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej. I to w założeniu ma zapewnić zwierzętom bezpieczeństwo i dbanie o ich zdrowie. Pomijając fakt, że w takich dużych schroniskach, gdzie masz 1000 psów albo 2000 psów, nie jest możliwe zadbanie o te zwierzęta należycie. To znaczy nie będziesz miał tylu pracowników i wolontariuszy, żeby wszystkie te zwierzęta wyprowadzili, żeby je wygłaskali, pobawili się z nimi, żeby masowali je jeśli potrzeba, żeby robili im rehabilitację. Bo też prawda jest taka, że wszystkie zwierzęta, jakie trafiają z ulicy do przytulisk, wszystkie są na coś chore. To nie jest tak, że zwierzę żyje na ulicy i jest w pełni zdrowe, tak? Zawsze coś mu dolega. No ale wracając, natomiast przytuliska, które działają w pełni oddolnie, nie są pod tą kontrolą, ale powiem też, że gdyby te wymogi były sensowne, to jest dla nich jakby mniejszy problem. Ja nawet podejrzewam, że wiele przytulisk by podziękowało za tą kontrolę, tak? Że ktoś przyjdzie im, powie, co jest ze zwierzętami, jak tu można im pomóc. Gdyby to było sensowne, tak? Bo to nie chodzi o to, żeby ktoś przyszedł i pani Basi zamknął kociarnię, bo jakiś kot choruje, albo że ona ma za małą piwnicę, no to zamknijmy to całkiem. Raczej powinna pomagać w takich sytuacjach. Natomiast z drugiej strony obecność Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej w schroniskach też nie zapewnia zwierzętom bezpieczeństwa, bo to raczej kontrole są symboliczne. Do tej kwestii dojść, także te osoby, które zajmują się właśnie kontrolą tego wszystkiego, no też muszą mieć pewne kompetencje, które pozwalają na to, że one faktycznie w obiektywny sposób ocenią, tak, działanie takiego schroniska bądź przytuliska, jak już wspomniałeś, no i będą w stanie jakby ocenić faktyczny stan, tak, czy co by można było zmienić w takim miejscu, tak, a nie utrudniać jeszcze działalność właśnie tak często, co na pewno też się zdarza. Tak, tak, to przykładów jest multum, że na przykład gmina założyła przytulisko, ponieważ nie chciała dostarczać zwierząt do takiej mordowni w Radysach, gdzie zwierzęta masowo ginęły i właśnie było tam chyba ponad prawie 4000 zwierząt ogólnie teoretycznie miało być, ale w każdym razie też masowo umierały. Założyła własne przytulisko, no ale przyszła Państwowa Inspekcja Weterynaryjna, powiedziała, że nie ma czegoś takiego w polskim prawie jak przytulisko i proszę gminę to zamknąć, tak? I takich przykładów jest więcej, że jakieś takie absurdalne wymogi czasem nie są spełniane i to tylko utrudnia. A jeszcze mam takie jedno pytanie odnośnie samych już regulacji też państwa, tak? Bo wspomniałeś, że właśnie z roku na rok jakby ta liczba bezdomnych zwierząt rośnie, tak? To moim zdaniem no, wynikałoby z tego tyle, że jakby tych schronisk jest zbyt mało mimo wszystko, tak? Mimo że te schroniska są bardzo duże, tak? Tak jak powiedziałeś, na mniej więcej 1000 zwierząt, nie ma właśnie mniejszych, chociaż jakby tak naprawdę one są, tak? One istnieją, tylko jest to poza prawem. Podziemie, tak, pomocy zwierzętom. Podziemie, tak. No i jakby w wielu innych kwestiach, tak? Bo można byłoby to też przyrównać do działalności gospodarczej, tak? I tutaj jakby też kwestii... Właśnie o dziwo to jest mylące. Nie potrzebujemy większej ilości schronisk, zwłaszcza większej ilości dużych schronisk. Tak, ale myślę, że właśnie przede wszystkim to, co wspomniałeś, że jakby te większa ilość mniejszych schronisk, tak? Dużo bardziej jakby byłaby dużo lepsze rozwiązanie dla tych zwierząt, tak? Bo te zwierzęta byłyby lepiej zaopiekowane w takich miejscach. Tak? I też na przykład dużo częściej dochodzi do adopcji, bo też taki pies, który ma opiekę, psy bezdomne naprawdę mają problemy behawioralne, czyli na przykład pies ze schroniska wzięty do domu będzie się moczył pod siebie, tak? I to powoduje dla niektórych ludzi, że to jest
no, problem, przez którego muszą godać, ale też taki pies zaniedbany może być agresywny w stosunku do dziecka, tak? No to też trudniej jest znaleźć mu dom. Natomiast psy z przytulisk, które są zadbane, które ktoś opiekuje, które ktoś zna i potrafi danej rodzinie powiedzieć, ten pies, ja się nim zajmuję, on jest łagodny, lubi biegać i tak może prowadzić daną rodzinę. No i jeszcze jest jedna rzecz, że przytuliska działają, aby tych adopcji było jak najwięcej. Natomiast schroniska często mają finansową zachętę ze strony państwa, żeby tych psów było jak najwięcej w schronisku. Czyli tak naprawdę nie ma, często nie ma motywacji, żeby tych adopcji było jak najwięcej. Ale żeby tutaj odnieść sytuację bezdomnych zwierząt w Polsce do takich typowych właśnie zarzutów wolnorynkowych wobec państwowej działalności, Terry Pratchett w jednej swojej powieści opisał, jak tam w fantastycznym, wymyślonym przez jego świecie miasto utworzyło taki fundusz, żeby zwalczyć plagę szczurów w mieście i powiedziało, że będzie płacić 5 pensów za każdego zabitego szczura, którego przyniesie się tam do urzędu miasta. Tylko że sprytni mieszkańcy tego miasta zaczęli zakładać hodowlę szczurów w swoich piwnicach. Liczba szczurów oczywiście się powiększyła i po prostu raz na jakiś czas zanosili je zamordowane do urzędu miasta. Jest to śmieszne, jest to absurd, ale tak w Polsce działa w dużej mierze właśnie zwalczanie bezdomności. Bo prawda jest taka, że to jest problem, który jesteśmy naprawdę w stanie zniwelować bezdomność wśród zwierząt. To oczywiście. nie jest bójda. Da się z tym w ogóle skończyć. Tylko są potrzebne przez 2, 3, 4 lata masowe sterylizacje i kastracje, chipowanie zwierząt, to znaczy, żeby jeśli pies ucieknie, to żeby można było wiedzieć, czyj to jest pies. No i jakby ta zmiana podejścia do schronisk, jako do wielkiej przechowalni, tak? Musimy się skupić na zapobieganiu, a nie na przechowywaniu tych zwierząt. Oczywiście. Czyli brak profilaktyki, można powiedzieć, tak? I właśnie brak. I kontroli. I kontroli, i jeszcze bym powiedział nawet brak jakby działań tak, ze strony rządu, takich, które by promowały właśnie adopcję zwierząt przede wszystkim, tak? Ja podam przykład. Jeśli psy nie są chipowane i gminy z reguły w Polsce podchodzą do tego problemu w ten sposób, że przeznaczają jakieś pieniądze, komuś dają, zajmą się tymi psami, u nas jest problem załatwiony i w ogóle już na to nie patrzą. Ani nie kontrolują wykonywania tych obowiązków, ani tak naprawdę ich to nie obchodzi, tak? Więc przez lata to zjawisko się w Polsce poprawia ze względów postaw obywatelskich bardziej niż zmian w prawie. Ale przez lata wyglądało to tak, że Hycel łapał psa w miejscowości X, dostawał za niego 4000 zł za sam fakt złapania, no dwa, to, a chodzi o to, że to były 1000 zł, tak? Zapisywał go sobie w kajeciku, wywoził do gminy obok, wypuszczał, czekał na zgłoszenie, łapał go jeszcze raz i zgarniał podwójną stawkę. I Najwyższa Izba Kontroli i wiele innych już organów, też prokuratura była zaangażowana, sądy zdefiniowały to zjawisko. Rzeczywiście tak jest, że Hycel zgłasza, że złapał 200 psów i pytają się go, gdzie się te psy podziały. Zawiozą do schroniska, tak? No to jedziemy do schroniska, pytamy, ile psów przywiózł ten Hycel. 83. Czyli albo ten Hycel złapał więcej psów, ale je zabił, albo, co też pewnie bardziej prawdopodobne, złapał tego samego psa kilka razy, albo po prostu wpisał, że złapał psa. I obecnie, kiedy nikt na to nie patrzy, te środki publiczne, no to jest worek bez dna, tak? Bo cały czas z niego będzie wyciekać, jeśli jest dziura. A jeśli pies nie jest zaczipowany, no to nie mamy żadnej możliwości, żeby sprawdzić, czy jeśli jest wpisane czarny kundelek i później jest czarny kundelek znowu, to nie ma żadnej możliwości, żeby dojść do tego, czy to był dwa razy ten sam pies. I na wolnym rynku przedsiębiorca, który wydawałby pieniądze w celu zwalczenia bezdomności zwierząt, tak? Czy jakiś analogiczny cel, to zawsze chciałby wynik poznać i zawsze chciałby to jakoś kontrolować. Natomiast w tym kontekście pieniądze publiczne są zwyczajnie marnowane. I to w taki wręcz absurdalny sposób, chciałoby się powiedzieć, tak? Bo to już do takich patologii dochodzi, że no. I my się trochę do tego przyzwyczailiśmy, ale jeśli pomyślimy, ile takich przypadków jest. Schronisko w Radysach, może przykład na koniec. Dobrze. I jako przykład powodu, żeby zakazać przedsiębiorcom prowadzenia schronisk. Okej, to prawda, że w schroniskach prowadzonych przez przedsiębiorców zdarzały się patologie, ponieważ oszczędzali na zwierzętach, żeby zarobić. Ale to nie jest takie proste. To znaczy, po pierwsze, w gminnych schroniskach też zdarzały się skrajne patologie i też już były wyroki za to. Ale tak naprawdę to, co jest problemem, z drugiej strony też to, że gminy takim miejscom zlecały opiekę nad zwierzętami i podpisywały takie umowy, które podpisywały. Zasadniczo gminy zwalczają bezdomność, w ich mniemaniu zwalczają, na dwa sposoby. Podpisują umowę ze schroniskiem,
że będą płacić albo dniówkę za jednego psa, czyli na przykład dostaniecie tam 3,50 za dzień, w którym ten pies będzie w waszym schronisku. No to jest kwotą mało oczywiście. Albo drugi rodzaj umowy to właśnie, że za przyjęcie psa dostaniecie 3,000, 4,000, 5,000, a potem nas nie obchodzi, co się z nim dzieje. I schronisko w Radysach skupowało na takich właśnie chorych umowach jak najwięcej psów. Z trzech województw je zwożono, po kilkaset kilometrów tam jechały. Na miejscu były te tysiące psów i naokoło, jak się okazało, pełno masowych grobów psów. I schronisko w Radysach miało, powiedzmy, jednego psa, za którego dostaje 3,50 za dzień, a drugiego, za którego dostało 3,000 na wejściu. I teraz, jeśli umarł pies, za którego dostawali dniówkę, to obroże z psa, za którego brało się pieniądze na wejściu, się ściągało, zakładało się drugą. I mówiło się tak, ten, za którego dostaliśmy na wejściu, zmarł, a ten, za którego dostawaliśmy dniówkę, no to żyje i proszę dawać dalej dniówkę. Natomiast jeśli pies przychodzi, dostaje się 5,000 na niego, a potem trzeba go tylko utrzymywać, karmić, no to lepiej, żeby on zdechł, tak? Tak dla mnie. Okej, czyli jakby tak no, długoterminowy, że tak powiem, zysk, tak? Tak. Nie patrząc zupełnie tak naprawdę na cierpienie zwierząt, tak? Czy się zajmujemy tymi zwierzętami, czy zupełnie jakby... I oczywiście ci przedsiębiorcy, którzy tak robią, są źli, że tak wykorzystują system. Oczywiście, ale z tak. drugiej strony utworzyliśmy system, który do takich patologii nakłania, bo... Można na przykład skonstruować umowę tak, że schronisko otrzyma wynagrodzenie za adoptowanego psa na przykład, tak? Czy jakiś przelicznik, który by chociaż uwzględniał to, albo kontrolować stan tych zwierząt, żebyśmy chociaż wiedzieli, który to jest, który pies. No i tak to niestety wyglądało, że było tak jak mówię, to się powtarza w większym lub mniejszym stopniu, ale ten problem jest. Rozumiem. Bo schronisko w Radysach to zamknięto bodajże dopiero rok temu, a działało wiele lat, ponad dekadę. Rozumiem. No tak, znaczy ja bym to podsumował w taki sposób, że właśnie jakiekolwiek interwencje państwa, tak, nawet jeśli to jest jakby w dobrej wierze i chciałoby się jakby coś zmienić na in plus, tak, to najczęściej wychodzi to zupełnie odwrotnie, tak? I to właśnie widzimy to doskonale też i w gospodarce, tak, bo jakby można odnieść ten temat tak pomocy dla zwierząt do pomocy dla ludzi, dla przedsiębiorców, dajmy na to, tak, teoretycznie jakieś, czy nawet nie dla przedsiębiorców, a dla najbiedniejszych osób, tak, że właśnie te osoby dostają jakiekolwiek programy socjalne, a ostatecznie kończy się to tym, że tak naprawdę więcej im zabierają tak naprawdę, tak, niż im oddają, tak, a z drugiej strony tak naprawdę analizując głębiej temat, no to zwracają ich własne pieniądze, tak. No tutaj powiem tak, też jest taki problem. Mówi się, że państwo powinno być małe, ale silne. I ludziom się wydaje, że to jest sprzeczność. No otóż nie. Jeśli państwu oddajemy opiekę nad zwierzętami, to wymagajmy, żeby robiło to dobrze. I być może potrzeba jakichś zdecydowanych działań, być może potrzeba inwestycji, być może potrzeba, żeby Państwowa Inspekcja Weterynaryjna rzeczywiście w niektórych miejscach zainterweniowała i skontrolowała, co się dzieje ze zwierzętami, za które przecież płacimy publiczne pieniądze. No ale to też jest tak naprawdę w dłuższym celu po to, żeby zniwelować problem, zniwelować te patologie i zniwelować marnotrawienie środków publicznych. Bo przy takim systemie, jaki obecnie jest, one muszą rosnąć. Bo jeśli odławiamy coraz to nowe zwierzęta, które się rodzą, a one żyją w tym schronisku ileś lat, to jakby gmina początkowo jej się wydaje, że zawiera w porządku umowę, tak? Że co to jest 3,50 zł za jednego psa dziennie. Tylko że ten pies żyje na przykład 10 lat w tym schronisku i tych psów do tego schroniska się cały czas dowozi. Czyli po 10 latach to już wychodzą kwoty rzędu kilkudziesięciu tysięcy, które gmina potrafi tracić, bo po prostu nie pomyślano w przód, że zamiast takiego rozwiązania to lepiej na przykład małe przytulisko na terenie gminy, gdzie lokalne szkoły się zajmują tymi zwierzętami, gdzie jest taka społeczność się automatycznie wytwarza, gdzie te psy znajdują domy. No bo inna rzecz, jeśli w takiej małej miejscowości jak Kwizyn czy Prabuty, jakaś rodzina, też często niezamożna, chce wziąć psa ze schroniska, to czy większa szansa jest, że pójdzie do lokalnego przytuliska i tam znajdzie psa dla siebie, czy że pojedzie do innego województwa, żeby tam się rozejrzeć za psem, który właśnie siedzi w boksie gdzieś, tak? Trochę to postawiliśmy na głowie i to też trochę ukazuje, jeśli już tak odnosimy do kwestii gospodarczych, taką gigantomanię samorządową, państwową, która nam się czasem udziela, że dobre schronisko powinno być wielkie, tak? I możemy się chwalić. Warszawa ma największe schronisko w Polsce, tak? Na przykład.
i albo zamiast rozwinąć infrastrukturę w całej Polsce, no to zbudujemy tak, centralne schronisko, do którego zwieziemy wszystkie psy z całej Polski. No, nie powinno to tak działać. Tak. To powinno być blisko danej społeczności. Mhm. Jak najbardziej, tak, to powinny się zajmować, no, to co wspomniałeś w swojej analizie, czyli ta zasada pomocniczości, tak? Że sami obywatele po prostu powinni się zajmować tymi zwierzętami i zresztą tak jest, tak? Tak naprawdę w rzeczywistości. Rzeczywistość tak nam pokazuje. A muszą niestety działać poza prawem, tak? I jakby i ta inspekcja weterynaryjna też nie ma tutaj żadnego wglądu w to, tak? Co, no jakby wiadomo, że to jakby każdy medal ma dwie strony i można powiedzieć, że czasem ta kontrola ma jakikolwiek sens i faktycznie może coś zmienić na in plus w takim schronisku, ale też może na przykład utrudnić mu działania, tak? Ale ja bym tutaj jeszcze, że tak powiem, już konkludując nasz temat, tak? Bo powiedziałeś bardzo, bardzo jakby rozwinąłeś tutaj ten temat. Jest to naprawdę szeroka kwestia i wymaga jakby wielu, wielu zmian legislacyjnych przede wszystkim, uważam. Uporządkowania prawa przede wszystkim, tak? Tak mi się wydaje. Natomiast podsumowując już naszą dyskusję, chciałbym się zapytać o Twoje rekomendacje po prostu, tak? Co byś takiego realnego zaproponował, jakoś to streścił oczywiście w słowach, tak? I co do poprawy funkcjonowania schronisk, tak? I generalnie zapobiegania tak bezdomności zwierząt. W wielkim skrócie uelastycznienie, to wynika z tego raportu przede wszystkim, uelastycznienie przepisów dotyczących, nazwijmy to szeroko, schronisk. To znaczy, żeby inne przepisy obowiązywały schronisko, które ma 50 zwierząt, a inne takie, które ma 500. Bo obecnie sytuacja wygląda tak, że jest to jednolicie rozwiązane i na przykład rozporządzenie przewiduje przymus, żeby w schronisku znajdowała się spalarnia do zwłoki albo chłodnia na zwłoki. Tylko że jeśli prowadzimy schronisko, gdzie mamy 30 zwierząt, to nam one masowo nie giną i nie ma potrzeby krematorium, żeby je spalać. Te zwierzęta znajdują dom, a jeśli nawet jakieś czasem po prostu ze starości czy z jakiegoś powodu umrze, to się można tym zajmować nie w sposób przemysłowy, tak? Nie jest potrzebny wielki piec do palenia ton zwierząt, gdzie właśnie w wielkim schronisku w Radysach rzeczywiście wywożono z niego tony martwych ciał. A zasadniczo, tak szerzej rzecz ujmując, no to chipowanie, kontrola i sterylizacja i kastracja. Bo to jest rzeczywiste zapobieganie bezdomności, a nie zwalczanie skutków bezdomności. Natomiast dla naszego środowiska chciałem zaproponować zainteresowanie się tematem na poziomie lokalnym. To znaczy Najwyższa Izba Kontroli zbadała tylko powiedzmy kilkanaście schronisk. I na podstawie tych kilkunastu gmin wyciągnęła szerokie wnioski, że wielu, naprawdę wielu, że procentowo 50, takie było niedopatrzenia, czy niezgodności z prawem były w kilkudziesięciu procentach, każde różne niedopatrzenie. Więc jakby zachęcałbym nasze oddziały też Kolibra do zainteresowania się, czy na przykład w ich miejscowości rodzinnej schronisko, które działa, nie jest nielegalne, albo czy nie ma tam marnotrawienia środków publicznych, bo zgodnie z raportem NIK szanse na to, że rzucimy kamieniem w jakieś schronisko i się okaże, że tam są patologie i że się wysypią trupy z szafy, w tym przypadku psów, jest dość duże, dość prawdopodobne. Trochę teraz wyolbrzymiam, ale rzeczywiście no, problem jest, może tak. Problem jest i w ramach takiej, często się mówi, co wolnościowcy mogą robić w samorządzie, tak? Jaki mogą mieć program? No to jest przykład programu. Wybudujmy przytulisko, albo pozwólmy stworzyć przytulisko. Przestańmy płacić na gigantyczne schronisko olbrzymich pieniędzy i zwalczmy ten problem, a nie w taki sposób, powiedzmy, socjalistyczno ciągłego dofinansowania utrzymujmy. Okej, to dziękuję Ci serdecznie za bardzo ciekawą rozmowę. Dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę. Jeszcze tylko przypomnę, że naszym gościem był Kamil Poźniak, prezes oddziału Trójmiasta Koliber, prawnik. Dziękuję Ci jeszcze raz. Dziękuję. Jeśli podobał się Państwu film, proszę o pozostawienie łapki w górę. Proszę także o komentarze. Jeśli macie jakieś pytania, to proszę śmiało zadawajcie je w komentarzach. I zachęcam Was również do śledzenia naszych mediów społecznościowych. Dziękuję bardzo i widzimy się w następnym odcinku.